Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 12. Ciąg taki jak tutaj, czyli 27, 18, x plus 5 jest geometryczny wtedy, gdy. Zobaczmy, przy ciągu geometrycznym panuje taka zasada, zapiszmy sobie jakiś ciąg, na przykład 1, 2, 4, 8, 16. Zobaczmy, jak weźmiemy trzy dowolne elementy tego ciągu, na przykład te trzy elementy, to co zachodzi między nimi? Zachodzi taka zależność, że to razy to, czyli te iloczyn wyrazów skrajnych, czyli 2 razy 8, daje nam wyraz środkowy do kwadratu, czyli 4 do kwadratu. 16 to jest 4 do kwadratu, czyli 16. Albo tutaj. 4 razy 16 daje nam 8 do kwadratu. Faktycznie 64 to jest 8 do kwadratu, czyli 64. Taka panuje zależność. No i wykorzystajmy ten fakt tutaj, czyli 27 razy x plus 5 daje nam 18 do kwadratu. 27 razy x to jest 27x. 27 razy 5 to jest 135. 18 do kwadratu to jest 324. No i co otrzymujemy? 27x to się równa, przepraszam, 324 odjąć 135. Ile to będzie? Na moje oko to będzie 189. No i teraz, żeby otrzymać ile to jest x, dzielimy stronami przez 27, czyli 1x to jest 189 przez 27, czyli 7 i to jest odpowiedź C.